Domy za 20 tysięcy i jedziemy, bo już domy, bo już tylko nie jeden, nie Butterfly Motylek, bo Butterfly Motylek jest super, ale są inne, które są super bardziej, super są lepsiejsze i najlepsiejsze. I teraz mówimy, który do którego momentu się nadaje. Butterfly ma wielką przewagę, że jest już w całości zrobiony, że jest rozprowadzona instalacja elektryczna, mało tego, przyjeżdża z zainstalowaną łazienką, z szafkami do kuchni i te szafki wystarczy tam tylko przykręcić do ściany, zlew zamontować i masz działający dom, nie? Przykręcić kontakt. To też powoduje pewne ograniczenia, że po pierwsze nie możemy zmienić okien, że po drugie nie możemy zmienić grubości ścian i że po trzecie cały ten system montażu jest suboptymalny, delikatnie mówiąc. Czyli nie jest to najlepszy możliwy montaż, jaki ja bym sobie wymarzył, bo ten dom można rozstawić w 6 minut i to jest jego największa zaleta i można go rozstawić z ekipą ludzi, którzy tak naprawdę umieją tylko worki dźwigać. Żadne umiejętności budowlane nie są potrzebne. Okej, umiejętność posługiwania się nitownicą, umiejętność posługiwania się wkrętarką po to, żeby kilka wkrętów wkręcić, 6 nitów na każde połączenie ścian. I to jest koniec pracy. Natomiast największą wadą tego typu domów może się spotkać też jako granny flat, jako właśnie butterfly, jako dom expandable. Największą wadą tych domów niestety jest koszt transportu, i wysokość wnętrza. Dlatego, że wnętrze ma 2,20, okna kończą się na wysokości 1,90 m, górna rama okna, czyli ja tak naprawdę przez okno sobie bez zginania się nie powyglądam. I jeżeli będziesz chciał ten dom powiększyć na przykład po tym już jak go kupisz, to takiej możliwości nie, czy tam zmienić, rozbudować i tak dalej. Natomiast dlatego ja w tej chwili skłaniam się ku drugiej opcji. Ku opcji domów szkieletowych, modułowych. One są dużo tańsze w transporcie. Natomiast niestety wymagają już dwóch osób do postawienia, dlatego że samo skręcenie tego szkieletu, no to są dwie osoby, to naprawdę będzie ciężko i będzie strach, żeby coś na kogoś nie spadło, ale da się, natomiast nie jest to już dom, który stawia się w 6 minut. Natomiast ma wielkie zalety. Po pierwsze, taka podstawowa wysokość to jest 2,80, 2,80, 2,20, rozumiesz, tak? 2,80 to już jest normalna wysokość mieszkalna. Po drugie, jest w kilku szerokościach, czyli tak, 6-metrowe segmenty są, 2,80 wysokości i możemy dobrać szerokości. Możemy wziąć tak, szerokości 3-metrowe i szerokości 4-metrowe. Czyli już pojedynczy taki moduł to może być 24 metry kwadratowe. O ile dom granny flat ma 11,80 długości i 6 szerokości i nie da się tego nijak zmienić, o tyle tutaj przy domu modułowym możemy szaleć, bo możemy te dwa moduły zestawić ze sobą dłuższą ścianą, czyli uzyskujemy wtedy kształt 6x8 metrów. I tu pojawia się jeszcze jedna olbrzymia zaleta, że trzeci segment możemy postawić na górze i uzyskać 6x8 na dole, ale powierzchni mieszkalnej uzyskać 72 metry i piękny taras, prawda? I robi się to już interesujące. Co do ceny, to ona jest bardzo porównywalna z granny flat ze względu na to, że jest przy nim mniej pracy w fabryce, nie? Bo nawet jeżeli ja zamówię z pełną elektryką, to przyjdą do mnie materiały do wykonania tej elektryki. Bo zwróć uwagę, jak to przyjeżdża. To przyjeżdża wszystko w kawałkach, tak jak meble z Ikei. Czyli my to skręcamy na miejscu, wstawiamy ściany i w związku z tym instalację musimy już robić na miejscu. Czyli tutaj wiesz, to co zaoszczędzisz kupując w Chinach, to niestety, jeżeli nie brałeś czy nie będziesz brał udziału w naszym kursie dla elektryków, to będziesz musiał wydać na elektryka na przykład. To będziesz musiał wydać na pana hydraulika. Mimo że zamawiamy od razu gotowe zestawy łazienek, no to jednak ktoś musi przewiercić podłogę, założyć tą rurę. Rozumiesz? W granny flat to wszystko jest już zrobione. Tutaj z kolei to wszystko jest do zrobienia. Ale mamy możliwość wstawienia takich okien, jakie nam są potrzebne. Mamy możliwość wstawienia grubszych ścian. Tu właśnie a propos osób, które tak się martwią, a co będzie, jak przyjdzie zima, a co będzie, jak przyjdzie wiatr, bo mój 300-metrowy dom to drżał. Stary, w tej technologii stoi stacja badawcza na Antarktydzie, w której ludzie żyją przez cały rok w minus 50. Znaczy, żyją przez cały rok, ale żyją tam również wtedy, kiedy na zewnątrz jest minus 50, rozumiesz? I to jest w tej technologii, więc tutaj jakby nie... Do dogrania mamy jeszcze takie rzeczy jak pokrycie zewnętrzne. No to standardowym pokryciem zewnętrznym jest winylowy siding. Ja wiem, są ludzie, którym się bardzo podoba. Wygląda czysto w każdym bądź razie. Co do drzwi przesuwnych na całą szerokość, no to jednak termicznie to nie jest najmądrzejsze wykonanie. Tak jak tutaj do ogrodu zimowego, to jak najbardziej, ale do domu, no to wiesz, zimą jest nieużywalne, zimą będzie płakać. Chodź, pokażę ci okna.
To są standardowe przesuwne okna, które mamy w ofercie. Tutaj akurat jest wersja dwuszybowa z 5 mm między szybami, więc też słabo. I to jest rzecz, której na pewno nie będę chciał. To jest rzecz, którą na pewno chcemy wymienić, okna z uchylnych na otwierane. I to jest wbrew pozorom całkiem duży kłopot, bo tego nie ma. Tutaj czekam na Twoje uwagi, na uwagi zainteresowanych, w którą stronę tutaj się udać. Powiem szczerze, mi się te kolorowe sidingi nie podobają za bardzo, są straszliwie cheesy. Natomiast to już są rzeczy, które dogramy w kolejnych iteracjach. Tak? Ja na początek chcę sobie wziąć jak najprostszy, jak najłatwiejszy, bez wielkich drzwi balkonowych, bo to można zmienić zawsze. W sensie, będą szły kontenery z tymi domami, więc w razie jak mi się za pół roku czy za rok zamarzy, że ja bym jednak chciał w tych płytach SIPS wyciąć kawałek większy i wstawić większe drzwi, no to zawsze mogę to zrobić. To jest olbrzymia przewaga tego domu szkieletowo-modułowego. Natomiast w tej chwili mamy największy numer z oknami, dlatego że wszystkie okna, które fabryki oferują, są przesuwne i również jest bardzo, okna dwuszybowe, ale jest bardzo mała odległość między szybami. No po to, żeby one były przesuwne, to grubość całości musi być mała, rozumiesz? Więc nam to nie pasuje i tutaj jest ta pierwsza rzecz, o którą walczymy w tej chwili. Wszystkich zainteresowanych tutaj w komentarzach, a w międzyczasie powstaje już oferta na stronie 4energy, więc od jutra zapraszam na 4energy. I a propos instalacji wodnych, to instalacja ta w odwrotną stronę, tu jest film o biogazowniach, także zapraszam, bo również będę chciał namawiać wszystkich kupujących, żeby od razu wydali kolejne $70 na biogazownię. O.